Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Polonia FM. Dzisiaj chciałabym przedstawić panią Ewę Galek, przedstawicielkę Our City Hub w Jorku. Witam Ewo, czy możesz nam powiedzieć, czym zajmuje się wasza organizacja? Dzień dobry. Our City Hub to jest organizacja dla emigrantów, która jest stworzona po to, aby ułatwić ludziom innych narodowości życie na emigracji, to tak w wielkim skrócie, aby umieli odnaleźć się w innej, często obcej kulturze i żeby łatwiej było im się tutaj zaadoptować. Wspaniale. Jakie narodowości skupia Our City Hub w Jorku? Wiele narodowości. Jest to organizacja otwarta dla wszystkich narodowości, natomiast głównie mamy ludzi pochodzenia rumuńskiego, ukraińskiego, mamy ludzi z Hiszpanii, Polski oczywiście, Korei i wiele innych narodowości, ale te, które wymieniałam, są po prostu najbardziej liczebne. Tak, w tym rejonie, w Jorku jest najwięcej właśnie ludzi z tych narodowości, dlatego jest ich najwięcej po prostu w tej organizacji, prawda? Ale przyjmujecie tak naprawdę wszystkich, tak? Oczywiście. To wspaniale. Powiedz mi, Ewo, jak to się stało, że zaczęłaś działać w tej organizacji? Zawsze udzielałam się charytatywnie. Lubię pomagać ludziom, lubię być wśród ludzi, lubię pracować z ludźmi. I w tej organizacji mogę się po prostu spełniać. Wspaniale. A mówisz, że już wcześniej działałaś w różnych organizacjach charytatywnych. Powiedz mi, jakie to były organizacje? To była na przykład organizacja polonijna w Jorku, w Polskiej Szkole Sobotniej w Jorku. Wiem też, że organizowałaś różne eventy, prawda? Wolontaryjnie. Tak, może nie mogę powiedzieć, że sama organizowałam, bo jednej osobie wiadomo, to byłoby bardzo trudno, ale były to eventy jakby z mojej inicjatywy i były to moje pomysły, a organizowałam właśnie wspólnie z organizacją Polonia w Jorku. I jakie eventy na przykład organizowałaś? Kilka razy, chyba 3 lub 4 razy Polish Heritage Day. Różne eventy charytatywne, na przykład zbiórki pieniędzy dla naszego rodaka, który leczył się alternatywnymi sposobami i zbieraliśmy pieniądze na jego leczenie. Także dla rodziny, która ucierpiała w zamachu terrorystycznym w Manchesterze. No, było parę takich. No, o tym evencie, co zbieraliście środki na tą rodzinę właśnie z Manchesteru, to wiem, że to był bardzo duży event, prawda? O, tak, to odbył się taki bardzo duży piknik rodzinny na terenie Merthorpe School, gdzie Polska Szkoła Sobotnia ma swoją siedzibę, gdzie odbywają się lekcje. Pamiętam, że to bardzo licznie Polacy dopisali i naprawdę był to bardzo duży event. Tak. I zbieraliście dosyć dużo środków, prawda, dla tej rodziny? Sporo, już nie pamiętam konkretnej kwoty, bo to było parę lat temu, ale tak. Wspaniale. A wracając do tej organizacji, w której działasz teraz, czyli Our City Hub w Jorku, powiedz mi, co oferujecie ludziom? Oj, jest naprawdę tego dużo. Nasza oferta jest bardzo szeroka. Począwszy od lekcji języka angielskiego, mamy takie sesje organizowane, nazywa się to English Cup of Tea. I są to lekcje dla zaawansowanych, które prowadzi i dla początkujących. Lekcje te prowadzi nasza koleżanka Irina, która jest pochodzenia ukraińskiego, jest naprawdę świetną nauczycielką. I lekcje dla zaawansowanych zaczynają się od godziny 9:30 do 11:30 w każdą sobotę. I od
pierwszej do trzeciej odbywają się lekcje dla początkujących, na które serdecznie zapraszamy. Rozumiem, że są to darmowe lekcje języka angielskiego, tak? Tak, oczywiście. Są to darmowe lekcje, wszyscy są mile widziani i warto tutaj też dodać, że jeżeli ktoś ma problem w tym czasie i nie ma z kim zostawić dzieci w domu, również jednocześnie prowadzimy taki klub dla dzieci, nazywa się to Little Owls Club i Klub Małych Sówek. I dzieci też są zaopiekowane, prowadzimy różne dydaktyczne zajęcia, uczymy też angielskiego, malujemy, rysujemy, wychodzimy na spacery do pobliskiego Muzeum Garden. Mamy w planach też wycieczki do muzeów. Dzieci świetnie się bawią, fajnie się mogą rozwijać, poznają przyjaciół i po prostu świetnie spędzają czas. Fantastycznie, czyli osoby, które są w domu z dziećmi, nie są tak naprawdę zamknięte, mogą przyjść, pomimo że mają małe dzieci i mogą skorzystać z tych zajęć, mogą uczyć się języka angielskiego, ponieważ oferujecie też opiekę nad dziećmi, a przy okazji te dzieci też uczą się języka i rozwijają swoje jakieś tam umiejętności, prawda? Dokładnie. Rozwijają się dzieci. Że jest to duże ułatwienie dla rodziców i naprawdę warto z tego skorzystać. No wspaniale, naprawdę, czyli warto, warto i dziękuję w takim razie za to. A jeszcze chciałabym też powiedzieć o takich sesjach, które organizujemy wspólnie z Iriną, też Iriną, tylko ta pochodzi z Rumunii. Organizujemy w każdą ostatnią sobotę miesiąca takie sesje dla kobiet. I to już jest tylko dla kobiet, nazywa się to In Her Shoes, czyli jest takie, jak się okazuje, międzynarodowe powiedzenie, że jeżeli chcesz kogoś poznać, to musisz wejść w jego buty. I właśnie tym się kierujemy. Spotykamy się z kobietami, rozmawiamy o różnych trapiących nas problemach, dzielimy się swoimi doświadczeniami, rozmawiamy o różnych ciężkich sytuacjach, ale też dzielimy się swoimi radościami, o różnych przeszkodach, które mamy w tym kraju, o tych różnicach kulturowych, które często są właśnie trudnościami dla nas. I tak, te sesje są prowadzone z paniami psycholożkami lub innymi osobami, które mogą w jakiś sposób udzielić cennych rad i pomocy. Także myślę, że naprawdę można też skorzystać, zawrzeć jakieś przyjaźnie i też serdecznie polecam. Wspaniale, wspaniale, bardzo dobra inicjatywa. Co jeszcze ewentualnie oferujecie? I mamy też takie sesje, które nazywają się Long Swim Forum. I tu już w 3 soboty miesiąca, poza tą jedną ostatnią, to w każdą inną sobotę spotykamy się i tutaj już mogą przyjść wszyscy. Poruszamy też różne bardzo ważne tematy. Często gościmy przedstawicieli różnych innych organizacji charytatywnych, pomocowych, z którymi współpracujemy i poruszamy różne zagadnienia, które są właśnie pomocne dla nas i pomagamy rozwiązywać nasze problemy. I też właśnie każdy indywidualnie może przyjść do nas każdą już sobotę od godziny 9 do 11.30. Udzielamy porad i pomagamy rozwiązywać różne problemy, bo jesteśmy organizacją pomocową, która współpracuje z różnymi, tak jak już wcześniej wspomniałam, innymi organizacjami charytatywnymi i jeśli ktoś ma jakieś problemy natury psychologicznej, albo czuje się dyskryminowany, albo
nie wiem, czuje, że ma problemy z dziećmi. Często dorastający nastolatkowie potrafią dać nam popalić i często nie umiemy, a czasami jesteśmy bezradni, nie wiemy, jak sobie z tym poradzić. Albo inne problemy, typu, że są mamy, które chciałyby po przerwie macierzyńskiej wejść z powrotem na ścieżkę zawodową i chciałyby jakiejś pomocy, na przykład w napisaniu CV albo jakiegoś doradztwa, przekwalifikowaniu się na przykład na inny zawód. Tutaj zawsze można do nas przyjść i my, tak jak powiedziałam, współpracujemy z innymi organizacjami, możemy podesłać różne informacje, skontaktować daną osobę z odpowiednią organizacją i naprawdę staramy się, nigdy nie zostawiamy nikogo bez udzielonej pomocy, zawsze staramy się rozwiązać każdy problem, także też bardzo serdecznie zapraszam. Czyli podsumowując, wasza organizacja po pierwsze udziela darmowych lekcji języka angielskiego dla ludzi zaawansowanych i dla początkujących, tak? I powiedz jeszcze raz, przypomnij godziny, w jakich to się odbywa? Dla zaawansowanych. Każdą sobotę, rozumiem, każdą, tak? Sobotę od 9:30 do 11:30 i dla początkujących od 1:00 do 3:00. Drugie to jest każdą ostatnią sobotę miesiąca robicie takie jakby kobiece spotkania, tak? Gdzie kobiety mogą poczuć się dowartościowane, prawda? I... Tak, mogą poczuć się dowartościowane, mogą rozwijać swoje pasje, swoje hobby. Dam taki przykład. Ostatnio kilka sesji prowadziła wspaniała kobieta, pani Rebeka, która prowadziła terapię poprzez sztukę, tutaj konkretnie poprzez fotografię. Omawialiśmy różne zdjęcia, malarstwo, obrazy. Byliśmy w York Art Gallery, gdzie też przyglądaliśmy się sztuce i później każdy mógł opowiedzieć o swoich własnych odczuciach, co myśli na dany temat, co myśli na temat danego zdjęcia czy obrazu. To było bardzo ciekawe i takie rozwijające, bo okazuje się, że każdy z nas, widząc jakiś obraz, może mieć zupełnie inną wizję tego, co ma przed sobą, a to jest uwarunkowane tym, jaką mamy przeszłość, jak się w obecnej chwili czujemy psychicznie. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawe rozmowy, gdzie można się otworzyć, gdzie można porozmawiać o swoich problemach, tak, wymienić się doświadczeniami i naprawdę poczuć się razem z kobietami tak w takiej atmosferze przyjaźni i wzajemnego zrozumienia i naprawdę to te sesje to świetna sprawa i bardzo serdecznie. Wspaniale. Trzecia sprawa to jest przez trzy soboty w miesiącu organizujecie spotkania dla wszystkich, już nie tylko dla kobiet, tak? Tak, dla wszystkich. Mhm. I tutaj są też różne naprawdę zagadnienia typu może się czujemy dyskryminowani w pracy, może mamy inne problemy, nie wiem, z sąsiadami, w rodzinie też, albo jakieś trudności w zaadoptowaniu się tutaj, że czujemy się gorzej lub chcielibyśmy się podzielić jakimiś naszymi spostrzeżeniami. Mamy właśnie też tutaj możliwość wypowiedzenia się, poszukania pomocy. I to nie jest takie tylko gadu-gadu, że sobie pomarzekamy, tylko tak jak powiedziałam, zawsze na tych sesjach jest jakaś osoba, która jest przedstawicielem jakiejś profesjonalnej organizacji i która jak gdyby narzuca nam temat, ale jest jak najbardziej osobą kompetentną i udziela nam fachowych porad. Wspaniale.
I czwarte właśnie, że pomagacie ludziom w rozwiązywaniu różnych problemów, w wypełnianiu jakichś pism, tak? Tak, kierujecie. Można przyjść właśnie indywidualnie, można porozmawiać, jeśli ktoś nie chce jak gdyby dzielić się swoimi problemami na forum. Są to absolutnie poufne. Jesteśmy wykwalifikowanymi osobami przeszkolonymi i naprawdę też... Czyli pracują tam i wolontariusze, i koordynatorzy, tak? Ty jesteś koordynatorem, tak? Tak, ja jestem, mamy 7 koordynatorów, ja jestem jednym z nich, dlatego proszę się czuć swobodnie, jeżeli ktoś uważa, że jego angielski nie jest na tyle dobry, że po prostu mówiąc wprost się nie dogada, to ja tam jestem właśnie po to, żeby przetłumaczyć i że tutaj nie ma najmniejszego problemu. Można mieć całkowite zaufanie. Tak jak wspomniałam, są to rozmowy poufne i my staramy się jak najbardziej pomóc, pokierować tam do tych organizacji, gdzie można otrzymać właśnie realną pomoc. Rozumiem, że koordynator ma takie uprawnienia, tak? Tak, absolutnie. Tak, jesteśmy, tak jak powiedziałam, wykwalifikowani i przeszkoleni. Jesteśmy również tłumaczami. Rozumiem. Mamy certyfikaty interpretera, także wszystko. Rozumiem. Powiedz mi jeszcze, Ewo, skąd bierzecie środki na organizowanie właśnie tych wszystkich zajęć, tych wszystkich, nie wiem, eventów, bo organizujecie również eventy, prawda? Naszym partnerem jest City of York Council, czyli Urząd Miasta w Jorku i tak, działamy wspólnie z tak zwanym Councilem. Rozumiem. A czy poszukujecie wolontariuszy? O tak, bardzo mile widziani są wolontariusze i bardzo, bardzo chętnie przyjmiemy Polaków. Byłoby mi naprawdę bardzo miło, gdyby ktoś zdecydował się przyjść do nas, bo organizujemy różne ciekawe eventy, gdzie można się wykazać, można wykazać się swoją inicjatywą, swoimi pomysłami. Naprawdę każdy ma tutaj bardzo dużo przestrzeni, aby pokazać co potrafi. Na swoim przykładzie na przykład powiem, że ja z wykształcenia jestem projektantem ubioru i od wielu lat nie miałam okazji, żeby zorganizować jakiś pokaz mody. I teraz ostatni Our City Festival to była taka bardzo duża impreza, gdzie zorganizowałam pokaz mody z recyklingu. Tak, to teraz było właśnie, prawda, niedawno. Tak, było to bardzo ciekawe dla mnie i naprawdę fajne przedsięwzięcie. Myślę, że wyszło bardzo fajnie, kto był, to widział. Także ja byłam. Angela może potwierdzić, że się udał. Także wszyscy mamy jakieś tam talenty, których nie mamy okazji pokazać, bo na przykład wiadomo, praca i różne inne obowiązki rodzinne często nie pozwalają nam na to, a tutaj mamy pełne pole do popisu. Tak. Każdy może. A wspominałaś mi też prywatnie, że organizujecie jakiś teraz event taki w grudniu, prawda? Przed świętami. Tak. 9 grudnia będzie taki event bożonarodzeniowy. Już czyli coś dla mnie. Tak, tutaj mamy okazję na przykład pośpiewać polskie kolędy, bo każdej narodowości mogą wyjść na scenę i zaśpiewać kolędy w swoim własnym języku. To jest też takie małe party z muzyką właśnie, ze śpiewami, z kolędowaniem. Mamy poczęstunek. Naprawdę bardzo miła, przyjemna atmosfera, impreza w przyjemnej atmosferze. Bardzo serdecznie zapraszam. Naprawdę i można przy okazji posłuchać, jak inne narodowości, prawda, śpiewają swoje kolędy, jak
jak to wygląda w innych narodowościach, prawda? W innych krajach. To jest fajne, że my jesteśmy taką wspólnotą, gdzie każdy może też zaznaczyć swoją odrębność, pokazać swoją kulturę. Możemy organizować, niedawno też, miesiąc temu Ukrainki organizowały Ukrainian Independence Day. My planujemy zorganizować Polish Heritage Day. Każda narodowość. Mieliśmy Chinese Day. Więc każdy ma możliwość pokazania, tak? Pokazania swojej kultury. Swojego dzieciństwa, tak, narodowego. Zachęcani też do tego, żeby to robić. Tak. I co wolontariusze w takich sytuacjach robią? Ogólnie na co dzień co robią i na takich eventach? W czym oni mogą pomóc? No, na takich eventach właśnie można bardzo się, jak powiedziałam wcześniej, wykazać, bo można pokazać, nie wiem, jakieś swoje zdolności do haftowania, malowania, rysowania. Każdy dostanie swoje stanowisko, gdzie może się pokazać. Może ktoś napisał książkę albo pisze wiersze. Przyszedł pan do nas, który napisał piękny wiersz, akurat Anglik, bo co ciekawe, jest to organizacja dla emigrantów, ale bardzo dużo Anglików do nas przychodzi i chcą zostać wolontariuszami w naszej organizacji. Tak, Anglicy lubią wolontariat, prawda? Tak, i bardzo im się podoba właśnie u nas ta nasza atmosfera i to, jak my działamy i co robimy. Więc akurat pan starszy pan Anglik przyszedł i napisał piękny poemat, wiersz, akurat o emigracji, więc miał okazję też zarecytować, akurat na tym bożonarodzeniowym evencie. Można śpiewać, można tańczyć, można, nie wiem, mieliśmy panią, która jest instruktorem zumby i na którymś z eventów zrobiła krótki instruktaż i były tańce. Mamy różne orkiestry i muzyków i naprawdę wachlarz jest bardzo szeroki. I jeśli ktoś, dziewczyna, która walczy, uprawia, nie pamiętam dokładnie, jak nazywa się ta sztuka walki, ale też zaprezentowała właśnie swoje umiejętności. No naprawdę. Jeśli ktoś ma jakieś pasje, jakieś hobby, którym chciałby się podzielić, to ma okazję, żeby to pokazać. Czyli, że wolontariusz może i pomagać, i tak samo przedstawiać swoje jakieś tam właśnie hobby, prawda? Oczywiście pomagać w przygotowaniu tych stołów. Wiadomo, trzeba to wszystko porozkładać na takiej imprezie. Tak. W przygotowaniu, jeśli jest jakiś poczęstunek, oprowadzamy też gości, kierujemy, informujemy. No, zawsze wolontariusze są bardzo przydatni. Czyli przy takich eventach, a normalnie, gdyby ktoś chciał normalnie wolontaryjnie pomagać w każdą sobotę, to co by na przykład robił? Może uczestniczyć we wszystkich tych forach, które wymieniłam. I po prostu przychodzić. Co było dla mnie ważne? Moja praca na przykład jest taka, że ja na co dzień często łapałam się na tym, że nie rozmawiam po angielsku, bo nie mam z kim. Mhm. Prowadzę własną firmę, więc pracuję sama dla siebie. I ja poszłam do tej organizacji po to, żeby zacząć rozmawiać po angielsku. Tak, rozumiem. I co robiłaś na początku? Co ci takiego, jakie zadania ci zlecali? Na początku po prostu korzystałam z tych darmowych lekcji angielskich. Tak. Później zaczęłam się udzielać we wszystkim, w czym się dało tak naprawdę, bo tak jak powiedziałam, ja uwielbiam pracę. Czyli to po prostu nie jest jakieś, że ustalone jest odgórnie już po prostu, co ty jako wolontariusz będziesz robić, tylko po prostu przychodzisz tam i co w danym momencie trzeba, to w tym pomagasz, tak? Tak, tak, oczywiście. Na tym polega praca wolontariusza, na tym polega praca wolontariusza, no i w międzyczasie właśnie. Tak.
A co poza tym właśnie, poza samą przyjemnością pomagania, co jeszcze daje człowiekowi wolontariat? No na pewno pewność siebie. Często jesteśmy tacy, nie znamy tak naprawdę swojej wartości. Tam są ludzie, którzy ojej, naprawdę ty potrafisz, nie wiem, malować, rysować, fotografujesz, to wspaniale, to cudownie, musisz nam pokazać. Na tym to polega. I nagle wydawałoby mi się, że to jest takie nic, no ja tam sobie robię jakieś tam zdjęcia dla siebie i jak było miło popatrzeć na tym ostatnim evencie, gdzie mieliśmy wystawę fotografii i widzieć tam swoje zdjęcia, mówię teraz o sobie, naprawdę to było coś takiego, co sprawia ogromną radość i ogromnie człowieka podbudowuje i dodaje też takiej właśnie pewności siebie, bo umówmy się, mieszkamy w innym kraju, często wykonujemy zawody, których nie wykonywalibyśmy w Polsce. Tutaj jesteśmy zmuszeni do tego, ponieważ właśnie często przeszkodą jest język angielski albo to, że mamy w sobie takie blokady. Często ten nasz angielski nie jest taki zły, jak sami uważamy. Myślimy, tak, sami dokładnie. O sobie myślimy. I po prostu zwyczajnie nie mamy odwagi, żeby pójść do przodu, żeby zrobić ten krok do przodu. A tutaj ten wolontariat naprawdę pomaga odnaleźć tą pewność siebie i zobaczyć tą swoją wartość. Też to dlatego, że tam naprawdę są świetni ludzie, którzy sami wiele przeszli, którzy rozumieją, z jakimi trudnościami się borykamy, bo sami są obcokrajowcami, sami są emigrantami, więc te wszystkie problemy i rozterki są im bliskie. Dlatego naprawdę panuje tam świetna atmosfera i wszyscy są zawsze bardzo mile widziani. Tak, czyli wolontariat to daje pewności siebie, na pewno daje też możliwość poznania różnych tematów, oczywiście, prawda? Mamy też czyli nauczenia bardzo, się czegoś, prawda? Tak, i bardzo dużo mamy. Często mamy przedstawicieli różnych organizacji, a także z Urzędu Miasta, którzy oferują różne prace. Ostatnio właśnie byli przedstawiciele Kansilu, którzy oferowali pracę jako pomoc dla osób niepełnosprawnych czy z problemami psychicznymi. Oferują kursy, oferują przeszkolenia. Czyli jeśli ktoś chciałby zmienić na przykład swój zawód albo spróbować robić coś innego, może się akurat odnajdzie w tym temacie, to naprawdę można się rozwijać i też sama organizacja oferuje bardzo dużo kursów darmowych, z których można korzystać i jakby rozwijać swoje umiejętności i też... Czyli poniekąd wolontariat daje większe doświadczenie, możliwość znalezienia lepszej pracy. I z tego, co się orientuję, to w Anglii właśnie wolontariat jest bardzo ważny i można nawet umieścić na CV, prawda, że się było wolontariuszem, tak? Anglicy bardzo przykładają do tego dużą wagę. Wolontariat zawsze jest bardzo mile widziany przez każdego pracodawcę i jest to czymś, z czego naprawdę można być dumnym i czym można się pochwalić. Wspaniale, rozumiem. Powiedz mi jeszcze, Ewo, czy jeżeli ktoś chciałby być wolontariuszem w waszym stowarzyszeniu, waszej organizacji, a nie mieszka w Jorku, czy pokrywacie koszty dojazdu? No, niestety z tym jest problem, bo tak jak każdy kancel dzisiaj, w dzisiejszych czasach, każdy urząd miasta ma problemy budżetowe, tak tutaj też ten budżet jest bardzo ograniczony i dla nas no, też niestety jest ograniczony, więc kosztów dojazdu i też kosztów parkingu nie możemy pokryć, nie pokrywamy. Ale z tego co wiem, osoby, które dojeżdżają z innych miast, korzystają z tak zwanych park and ride'ów, czyli zostawiają auto na przedmieściach, na parkingach, a dalej dojeżdżają autobusem. Nie wiem ile
tym momencie kosztuje bilet, ale to nie są jakieś wygórowane kwoty i spokojnie można dojechać do centrum miasta. Nasza biblioteka mieści się w samym centrum miasta, więc dojazd jest autobusem jest bardzo, bardzo dobry. Ta komunikacja jest bardzo dobra. Rozumiem, oczywiście. Serdecznie dziękuję za wywiad i informacje, które nam udzieliłaś. Myślę, że jest to bardzo dobra inicjatywa i może zainteresować wiele osób. Dziękuję bardzo Ewo oraz dziękuję bardzo wszystkim naszym słuchaczom. Rozmowę miała przyjemność prowadzić dla Państwa Angelika Kajda. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Dziękuję Ewo. Ja również bardzo dziękuję i cieszę się, że mogłam się z Wami podzielić informacjami. Do usłyszenia. Do usłyszenia.